Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj Dzień chcemy dobry. porozmawiać z Małgosią Toruj, specjalistką od emocji, na temat złości. Bardzo dużo mamy warstw dotyczących złości. Nieprzypadkowo jesteśmy ubrane na czerwono, gdyż złość się kojarzy zwykle z kolorem czerwonym, czyli z taką intensywnością, z czymś, co flaguje, z czymś, co jest ważne. No ale chcemy pogadać o tym, czym jest złość. Co kryje się pod złością? Co się dzieje z nami, kiedy zamrażamy złość, ponieważ bardzo wiele osób zamraża złość? I co możemy z tą złością zrobić? Czyli takie pytanie, wyrazić złość, czy wybaczyć, odpuścić i zapomnieć? Zacznijmy, Gosia, od tego, jak to jest to z tą złością w ogóle w naszym społeczeństwie. Wiesz co, no właśnie, złość mam wrażenie, że jest taką emocją nielubianą, jest emocją nieprzyjemną. Często raczej kojarzy nam się z kłótnią, z czymś złym, z czymś, czego tak naprawdę chcielibyśmy się pozbyć. A przez to często też nie chcemy jej wyrażać, bo obawiamy się, że ktoś sobie źle o nas coś pomyśli, że może stracimy jakąś relację. No tutaj motywów oczywiście może być bardzo dużo, dlaczego tego nie robimy. A z drugiej strony też wiele osób komentuje, że na przykład, nie wiem, w środowisku pracy mają takiego narwanego szefa, który po prostu wszystkich codziennie rano, jeżeli nie wyrazi swojej złości, nie wyleje jej na pracowników, to będzie miał zły dzień, prawda? Czyli z jednej strony mamy taki, mam wrażenie, dyskomfort związany z tą złością, żeby ją zarówno wyrażać, jak i ją przyjmować, a z drugiej mamy też takie osoby, które korzystając ze swojej jakiejś pozycji społecznej mogą nadużywać okazywania tej emocji wobec osób od siebie jakoś zależnych. To tak bym krótko. I to, co mówisz, to jest w ogóle bardzo ciekawy wątek, bo nam się złość myli z agresją. Ja jeszcze na chwilę się zatrzymam przy tym, dlaczego nie wolno wyrażać złości. Ponieważ złość jest włożona do tak zwanych negatywnych emocji, a nawet jeśli nie jest określana przez niektórych jako negatywna, to jest określana jako emocja trudna. I nam się mówi, że my musimy się nauczyć złością zarządzać. I wiele osób również jest, no wiesz, w mocy tego zaklęcia, które jest społecznie powtarzane, nie złość się, bo złość piękności szkodzi, a uwaga, nie masz czym szastać. I teraz tak. To nie zdałam tego do powiedzenia, słuchaj, to już będę mogła poszerzyć repertuar. Mało osób ją zna i faktycznie jest coś takiego, że człowiek, który się złości, czyli doświadcza bardzo silnej emocji, no ma tą twarz taką trudną, można by było powiedzieć, ale pytanie, czy brzydką? I to, co chciałabym powiedzieć, no, nawiązując do tego, jak my wyglądamy, że ten czerwony, on powoduje, że my jesteśmy wyraźne. Czyli złość jest bardzo ważną informacją. Ona chce nas zatrzymać i ona chce wyraźnie powiedzieć, że dzieje się coś niewłaściwego albo niedobrego dla nas. Dlatego my chcemy w tej rozmowie zaprosić Państwa do tego, żeby jednak chcieć spotkać się ze złością i żeby chcieć, no, chcieć albo dać sobie prawo, albo chcieć, no nie wiem, jak to powiedzieć. Po prostu dopuścić, tak, że w momencie, kiedy ją zaczynamy odczuwać, bo to często też się wiąże z jakimś napięciem dla nas, tak jak słusznie powiedziałaś, że takie skojarzenia mamy, że to jest jakaś negatywna emocja, zła emocja, tak, negatywna w rozumieniu zła, więc nawet jak ją zaczynamy czuć, to już chcemy ją tak bardzo szybko w pewien sposób stłumić, żeby tylko nie pokazać jej na zewnątrz, prawda, żeby się z nią albo samemu nie skontaktować, albo właśnie nie dać poznać otoczeniu, że my tę złość czujemy. No właśnie, i kiedy my nie kontaktujemy się ze złością, to chciałabym zaznaczyć, i nie czynimy jej wyraźną informacją dla nas, to my w ten sposób znikamy samych siebie. Co to znaczy? To znaczy, że jednym z takich mechanizmów złości jest to, że ludzie się dostosowują do oczekiwań innych, czyli na przykład, nie wiem, nie lubię gotować albo nie lubię robić jakichś rzeczy w domu. Ale robię je, bo chcę zasłużyć na zadowolenie drugiej osoby, żeby nie doświadczać jej silnej emocji w postaci niezadowolenia albo jej złości. Tak? W związku z tym, kiedy ja robię rzeczy, które robię przeciwko sobie, czyli robię rzeczy, na które nie mam ochoty,
moje ciało się napina i cała złość związana z tym, że ja nie dbam o swoje granice, kumuluje się we mnie. Jakie to ma konsekwencje? Konsekwencje to ma takie, że ja zaczynam obwiniać drugą osobę i zaczynam czuć się skrzywdzona, czyli zaczynam nosić w sobie poczucie krzywdy pod tytułem on mnie zmusza, on mi coś robi i wtedy wiele osób mówi coś takiego, że to ta druga osoba narusza moje terytorium psychologiczne, nie? Czyli on mnie przymusza, on wywiera na mnie presję, tak? I teraz, jeżeli to trwa długo, to chcę powiedzieć, dlaczego ludzie czasami wybuchają, jeżeli to trwa długo, czyli ja robię coś przeciwko sobie, kumuluję to napięcie w sobie, no to ja w pewnym momencie faktycznie wybucham, tak? Bo tego już jest tak dużo, że ja nie potrafię się z tym zmierzyć, ale uwaga, wtedy ja gniew zamieniam na agresję, zamieniam na pretensje, zamieniam na zarzuty przeciwko innym i wtedy ta złość jest krzywdząca. Czyli to, co jest ważne, to to, że często złość jest informacją o tym, że my bezkarnie rezygnujemy z dbania o siebie i o swoje terytorium. Myślę, Agnieszka, wiele rzeczy ważnych poruszasz i bym tutaj tak jeszcze pozwoliła sobie to zróżnicować, bo rzeczywiście wszystko było istotne. Jeden kawałek to jest taki, o którym mówisz, że ja czuję tak naprawdę złość, że nie potrafię na przykład postawić tej granicy, prawda? Bo się boję na przykład odrzucenia i świadomie, tak jak mówisz, znikam siebie, ale to ja podejmuję tę decyzję, chociaż oczywiście to nie jest świadomy proces, to często wynika z jakichś naszych przeszłych schematów, prawda? I to, co mówisz potem, mogę tą złość swoją niewyrażoną, właśnie przez to, że się z nią nie kontaktuję, mogę ją przerzucić tak jakby na tą drugą osobę i stąd się pojawia ten mechanizm, o którym mówisz, prawda? Że ja zaczynam troszeczkę uważać, że to ta druga strona coś robi, w związku z tym zaczynam wchodzić i to ten trzeci kawałek w te zachowania agresywne. I bardzo Ci dziękuję, że na to zwróciłaś uwagę, że złość i agresja nie są ze sobą tożsame, bo my często faktycznie w takim społecznym też wymiarze, mam wrażenie, utożsamiamy złość i agresję, prawda? No i w związku z tym, że nie chcemy być agresywni, to też odrzucamy samą emocję złości, prawda? A tak jak słusznie zauważyłaś, złość jest bardzo ważną informacją dla nas, od naszego organizmu. Uwaga, przekraczasz lub ktoś przekracza twoje granice. Dla twojego celu tutaj jest jakieś zagrożenie, prawda? I w związku z tym ta złość jest tak naprawdę bardzo takim fantastycznym wewnętrznym sygnałem ostrzegawczym. Ale jeżeli my go ignorujemy na etapie, w którym on niesie informację, a dopiero kontaktujemy się już jakby z takim podniesionym poziomem tej złości, już często tam wiele innych emocji się do tej złości dołączy, no to właśnie nie możemy jej utrzymać już w ryzach i wtedy najczęściej dochodzi do tych zachowań również agresywnych. Także bardzo Ci dziękuję, bo to jest bardzo ważne, to zróżnicowanie złość a agresja. To nie są terminy tożsame i dobrze by było, żebyśmy tutaj to mocno podkreśliły i żeby też Państwo o sobie uświadomili, że to są dwie różne rzeczy. Pociągnijmy ten wątek, ponieważ mówię o tym, gdyż pojawiło się takie pytanie u mnie na YouTubie pod tytułem jak radzić sobie ze złością partnera, jak radzić sobie ze złością szefa, jak radzić sobie ze złością dziecka. No to po pierwsze, my nie musimy sobie z niczym radzić, to bym chciała zaznaczyć, ponieważ złość jest informacją o tej drugiej osobie, czyli albo złość jest informacją o mnie, ale jeżeli ktoś wobec mnie złości się o drobne rzeczy, naprawdę, wybucha, przepraszam za słowo, ale o pierdoły, tak? Czyli wchodzi do domu i robi aferę z tego, że posudacz został na środku korytarza i nie jest schowany, to nie jest informacja o tej sytuacji. Czyli ten wybuch jest informacją o tym, że ktoś ma bardzo dużo napięcia skumulowanego w ciele i podkreślę to, co powiedziałaś, bo to jest bardzo ważne. To bardzo często może być informacja o tym, że ja przekraczam swoje granice. Ponieważ, powiedz Gosia, jaka jest definicja emocji złości jako emocji pierwotnej, bo to jest ważne. Tak, tak, no właśnie, bo my tutaj też rozmawiamy o różnych etapach też tej złości, tak, prawda? Bo kiedy już dochodzi do agresji, to już mamy, tak jak powiedziałaś, jakąś kumulację noszonej też często długo tej złości. Rzeczywiście złość jest emocją tak zwaną podstawową, czyli taką bardzo pierwotną, która poprzez właśnie takie adekwatne zareagowanie na bodziec, który potencjalnie właśnie zagraża naszemu albo bezpieczeństwu, albo naszym granicom, po prostu w naturalny sposób fizjologicznie uruchamia się reakcja obronna,
No bo złość jest po to w organizmie, żebyśmy napięli mięśnie w gotowości do walki, potencjalnie, żeby ochronić swoje granice albo przeciwdziałać jakiemuś zagrożeniu zewnętrznemu, na przykład zagrożeniu życia. I wtedy ta złość jest tu bardzo istotną emocją, bo pozwala nam szybko, odruchowo zareagować, obronnie po prostu. Czyli mamy tutaj pełne napięcie po to, żeby mieć siłę, żeby mieć możliwość zawalczenia z tym, co się pojawiło w otoczeniu, a co jest potencjalnie nam zagrażające. I to jest wręcz taki, byśmy powiedzieli, taka instynktowna nasza reakcja, prawda? To jest taka odruchowa reakcja o charakterze też bardzo mocno fizjologicznym. Czyli instynktowna, czyli instynktownie dbam o to, co dla mnie ważne. I uwaga, nie chodzi tylko o zagrożenie życia, choć zagrożenie życia jest ważne, ale chodzi też na przykład o zagrożenie dla mojej integralności, dla moich potrzeb, dla tego, co dla mnie ważne. Czyli na przykład ktoś zaczyna na mnie krzyczeć i naturalne jest to, że moje ciało odpowie na to: nie chcę, żebyś na mnie krzyczał. I wtedy ja powiem to podniesionym głosem, ja postawię granicę i ja się nie zgodzę na to, co ty mi robisz. I wtedy ta złość właśnie ma mnie zmobilizować do działania, na które być może normalnie bym sobie nie pozwoliła, bo być może normalnie nie podnoszę głosu, a być może normalnie nie stawiam granic tak na co dzień. Tak, tylko chciałam dodać właśnie a propos, bo jakby pokazałam ten pierwotny mechanizm, prawda, o zagrożeniu życia, ale słusznie mówisz, że przecież to są też jakieś atawizmy w nas, tak? Czyli że my już dzisiaj może nie musimy walczyć ze zwierzęciem dzikim, ale te odruchy, które pozostają w momencie, kiedy ja postrzegam coś jako dla mnie zagrażające, czyli tak jak powiedziałaś, nawet to może być to, że ktoś na mnie podnosi głos, ktoś powiedział coś złego na mój temat, co nie jest prawdziwe, z czym się nie zgadzam, to ten odruch też wystąpi. Także super, że to też tak doprecyzowałaś. To przepraszam, że się wcinam, ale tak. Okay. To jest bardzo ważne. I teraz, bo to jest inspirujące, co mówisz. I teraz, odruchy mamy wszyscy. Tak jest. Zobaczmy. Dziecko w sposób bardzo naturalny komunikuje swoją złość i niezadowolenie wtedy, kiedy nie ma na coś ochoty. A ponieważ wielu dorosłych nie potrafi się spotkać ze złością jako naturalną emocją, powtarzam, złość jest moralnie obojętna, chcę to jeszcze przypomnieć, ja to mówiłam już w wielu filmikach, ale z tego, że się zezłościliśmy, nie należy się spowiadać, bo złość jest tylko informacją z ciała. I cóż jest winien posłaniec, jaką informację przynosi, czyli emocja jest moralnie obojętna, czyn podlega ocenie moralnej, czyli jeśli ja potem komuś ubliżam, to należy ocenić moralnie. No i teraz, jeżeli dziecko naturalnie się złości, przychodzi mi do głowy niestety historia z jedzeniem, czyli nie chce już jeść, a mama wciska jedzenie, to w sposób naturalny dziecko to jedzenie wypluje, stuknie, odepchnie talerzyk, tak? Z ciała mu to pójdzie, bo ono chce obronić siebie pod tytułem: naprawdę już nie chce jeść. Tak. I teraz, jeżeli jako dzieci doświadczaliśmy tego, że uwaga, nie wolno nam się było złościć, bo byliśmy za to karani, bo słyszeliśmy, że to jest niedobrze, że jesteśmy złymi dziećmi, że wyrośniemy na złych ludzi, że jesteś dzieckiem o złym, czarnym serduszku i nikt cię nie będzie chciał, to co my zaczynamy robić? To my zaczynamy tą złość upychać, czyli to, co powiedziałaś, przestajemy mieć z nią kontakt. Ona przestaje być naszym naturalnym odruchem, a zaczyna być emocją zamrożoną w ciele, bo nie wolno tego robić. Zdecydowanie, w ogóle bardzo ważną rzecz zwróciłaś uwagę, że bardzo często ta złość właśnie na tych etapach wczesnych naszego rozwoju jest wręcz takim ważnym mechanizmem rozwojowym, bo chociażby ten słynny bunt dwulatka, który pozwala właśnie wyczuwać swoje granice, rozdzielać siebie od mojego otoczenia, prawda? Czyli wręcz jest takim bardzo zdrowym mechanizmem. Oczywiście im starsze dziecko, tym różnie może być z używaniem tej złości, ale u małych dzieci ona jest całkowicie naturalna. To nie
jest złośliwość, bo często też rodzic taką nadaje interpretację, że to dziecko robi złośliwie, czyli to, co ty chociażby pokazałaś jako odruchowe odepchnięcie, prawda? Rodzic może nadać temu znaczenie, robi mi to specjalnie, żebym ja się do pracy spóźniła, żeby coś tam, prawda? Że zawsze dodajemy do tego jakąś interpretację i to powoduje, że my rzeczywiście chcemy tę złość u kogoś stłumić, tak? U naszego dziecka. Ale nie zdajemy sobie sprawy, że my blokujemy w ten sposób naturalny proces rozwojowy i dziecko wtedy nie może się nauczyć, jeżeli byłoby zawsze tak ganione za, prawda, stawianie tych granic poprzez złość, może nie móc się w ogóle nauczyć swoich granic i potem już w życiu późniejszym może być nadużywane przez innych, no bo w tym momencie, w którym normalnie odruchowo pojawiłaby się złość, straciłam kontakt z tą złością, więc ja nie mam do niej dostępu i pozwalam innym przekraczać moje granice, wręcz bardziej uruchomi mi się na przykład smutek, jakieś poczucie bezradności, prawda? Niż tak naprawdę ta złość, która w tym konkretnym momencie powinna być tą pierwszą odruchową reakcją obronną. Ale początki mamy, tak jak słusznie zauważyłaś, w tym wczesnym okresie. I bardzo dzięki Ci za te słowa różne, które, bo wiem też, że ta książka, która wyszła cudowna o tych naszych różnych zaklęciach, w których funkcjonujemy, to bardzo często też jest ta złość traktowana właśnie, rodzice nadają temu znaczenie, chociażby te, które Ty podałaś, ale też często mówią na przykład, jesteś złym dzieckiem, nie pomagasz mi, na przykład jeszcze Ty, prawda? Mi coś dokładać. Chociaż ty mógłbyś mi tego nie robić. Chociaż ty mógłbyś, tak. Czyli tak. Zobaczcie też, że nakręcamy potem dzieci wręcz nie tylko do nieczucia złości, ale jeszcze w momencie, kiedy się złość w naturalny sposób pojawi, do poczucia winy, że ja się złoszczę, prawda? Bo wtedy robię coś źle moim rodzicom. Mhm. To bym chciała teraz się na tym wątku zatrzymać, bo on jest szalenie ważny, czyli wiele osób, wielu moich pacjentów, klientów i uczestników warsztatu mówi, mam poczucie winy, kiedy się złoszczę. To tak jakby mówił, czuję się winny, kiedy czegoś chcę. I teraz zatrzymajmy się jeszcze na sekundę na tym. Złość jest informacją o tym, że moje ciało czegoś potrzebuje, czegoś, czego teraz nie dostaje. I jeżeli ja mam z tym kontakt, to wyrażając w tym momencie złość, ja nie będę agresywna, ja tylko powiem, nie chcę już jeść, nie chcę jechać do mamy na święta, nie chcę iść dzisiaj na spacer, nie chcę dzisiaj prasować, nie chcę robić kolejnego raportu. W momencie, kiedy ja spotkam się z tym nie chcę, to tu nie ma w ogóle kawałka agresji. Natomiast jeżeli ja nie chcę, ale się zmuszam, bo się boję, no to faktycznie coś ja nawet jak to mówię, to zaczynam odczuwać napięcie w ciele, to coś zaczyna się we mnie kumulować. Czyli jeszcze raz wróćmy do wątku, jeśli ja nie mam kontaktu z tym, co dla mnie ważne, to ja to nazbieram i ja wtedy wybuchnę. Czyli agresja, która jest już na końcu, jest prawdopodobnie informacją o tym, że ktoś bardzo wiele rzeczy nazbierał, których nie wyraził na bieżąco. I wtedy faktycznie łączy się to z poczuciem winy, no bo jeżeli ja wybuchnę i powiem te wszystkie okropne rzeczy, a ty mi odpowiesz różnymi okropnymi rzeczami, no to potem jest poczucie winy, tylko oddzielmy czyn od tego, co jest pod spodem. My nie jesteśmy winni, jeśli czegoś nie lubimy, jeśli nie mamy na coś ochotę, ale tak jak mówisz, możemy być bardzo pozaklinani przez rodziców. Wiesz, takie zdanie, które powoduje we mnie drżenie, które mówiło wiele matek w różnych domach, to było zdanie pod tytułem przez ciebie umrę, albo przez ciebie się nerwicy nabawię i wyląduję w szpitalu. No i tu są różne rozliczne szpitale psychiatryczne w tym kraju. W związku z tym, dlaczego my też nie potrafimy wyrażać złości? Ponieważ my się bardzo często nauczyliśmy, że nasze emocje mogą komuś zaszkodzić. Czyli, że jak ja będę czegoś chcieć albo nie będę czegoś chcieć i będę o tym mówić, to moja mama umrze. I to jest tak silne zaklęcie, że potem dorosły człowiek siedzi u mnie na warsztatach i mówi, nie mogę tego zrobić mojemu rodzicowi, nie mogę tego zrobić mojemu szefowi, nie mogę zrobić tego mojej żonie, bo ona po prostu umrze. I dlatego my tak bardzo to zamrażamy, bo bojąc się o czyjeś życie, zamrażamy życie w sobie. I mamy tak naprawdę, no siedzimy w takiej pułapce, no wiesz, na jakiejś trupiarni albo, no nie wiem, w jakimś takim prosektorium, nie?
Ja nie mogę, ty nie możesz, w związku z tym zatrzymujemy to, co ważne dla nas. Wiesz co, to bardzo ważne, co powiedziałaś, prawda, że nie chcę, żebyś ty umarła, to w końcu ja umieram. To bardzo ważne, dobrze, żeby to też wybrzmiało, bo my często właśnie tak robimy, że chcąc oszczędzać jakby drugą stronę, wymierzamy tą złość przeciwko samym sobie i wtedy też możemy iść w tak zwaną autoagresję, prawda, zamiast tej agresji wyrzuconej na zewnątrz, możemy ją przekierować ku sobie. Ja tylko jeszcze bym przytrzymała jeden wątek, o którym wspomniałaś, myślę, że dobrze by było to zróżnicować, bo dla mnie czymś innym jest to poczucie winy, kiedy tak jak powiedziałaś, ja się zezłoszczę i nie zahamuję tego, co mówię, wyrażę różne rzeczy. Często my w złości właśnie przez to, że trochę tracimy kontrolę nad tym, co mówimy, jeśli się już nakręcimy, i wtedy możemy dużo słów powiedzieć, których tak naprawdę nie myślimy, prawda? Tylko gdzieś pod wpływem tej emocji na fali, żeśmy je wypowiedzieli. I wtedy bym powiedziała, to poczucie winy jest okej. W sensie, że czuję poczucie winy, no bo przecież właśnie skrzywdziłam drugą stronę. I to jest w porządku, to jest zdrowy mechanizm. Natomiast to drugie poczucie winy, o którym tu też rozmawiamy, czyli to, co też pięknie powiedziałaś właśnie w kontekście tego bagażu od rodziców, że pacjenci często o tych bagażach mówią, to tamto poczucie winy już jest pewnego rodzaju mechanizmem obronnym, prawda? Że ja już, żeby nie doświadczyć skutków tej złości potencjalnych, to ja hamuję tą złość w ten sposób, że ja poprzez poczucie winy, czyli atak na siebie, nie pozwolę w ogóle tej złości zaistnieć, czy jej się wyrazić. I wtedy to poczucie winy będzie mechanizmem mocno hamującym zdrowe odruchy złości, które są właśnie po to, żebyśmy chronili nasze granice, więc żebyśmy też te dwa poczucia winy tutaj jasno rozdzielili, prawda? Bo to drugie, to pierwsze, o którym wspomniałam, o którym ty też mówiłaś, to jest to takie adekwatne, prawda? A to drugie, o którym wspominam, czyli to już takie wynikające z jakiegoś bagażu, ono często jest pewnym już elementem składowym jakiegoś naszego mechanizmu obronnego. I to akurat już warto przepracować i to jest to, co u ciebie na tych warsztatach właśnie, prawda? Osoby informują. Jest jeszcze jeden taki obszar, o którym chciałabym porozmawiać, bo pytanie brzmi, o czym informuje nas złość? I złość może nas informować o lęku i bezradności. I teraz no, znowu wrócę do domów, do dzieciństwa, ponieważ może być tak, że wiele osób doświadczyło takiego wzorca, że rodzic się po prostu wściekał. Czyli jest bardzo wiele osób, bardzo ważne, które doświadczyło przemocy fizycznej i psychicznej. I naprawdę nie tylko psychicznej, ale fizycznej. No, ludzie 35+, naprawdę bardzo wiele osób było bite po prostu w domu, albo przynajmniej było straszone biciem, albo było karane obrażeniem się czy fochem. Czyli mając taki wzorzec, że złość oznacza fizyczny ból, my możemy się bać wyrażać złość, ponieważ uwaga, może to być taki zapis w ciele połączony z myślami. Sprawdzam, co ty na to, że jak ja mam doświadczenie, że złość rodzica, na przykład ojca lub mamy, matki też biły, oznaczała bicie, to w ciele jest zapisany ból. W związku z tym, jak ja sobie myślę, czy ja mogłabym wyrazić złość, to ja fizycznie mogę mieć, ponieważ moje ciało to pamięta, ja fizycznie mogę mieć zapis tego bólu i mogę mówić, nie chcę innym sprawiać bólu. Nie chcę, żeby ich bolało tak, jak mnie bolało, tylko że to jest zapis w moim ciele przeszłego doświadczenia, a ta złość, o której my mówimy, czyli że ja powiem, że ja czegoś nie chcę albo na coś się nie zgadzam, wcale nie będzie sprawiała komuś bólu. Ale to może być tak, że nam się to skleiło, że mój fizyczny ból, który został w ciele, kojarzy mi się z tą złością. W związku z tym ja bardzo się boję ją wyrażać, bo bardzo się boję przeżywać ból i bardzo się boję, że mogłabym kogoś skrzywdzić. Co ty na to? Super, że w ogóle o tym powiedziałaś i bardzo się cieszę z tego jeszcze ostatniego zdania, bo ten ból rzeczywiście, to co mówisz, że ja chcę oszczędzić innym tego bólu, 100% racji, ale też ja nie chcę drugi raz
doświadczyć tego bólu. I myślę, że to jest też takim mechanizmem, który jest zupełnie często już nieświadomy w nas, prawda? Bo to nie jest tak, że ja sobie myślę, aha, jak poczuję złość, to poczuję ból, prawda? To jest zupełnie poza naszą świadomością. I tak jak mówisz, to jest często zapisane w ciele. To znaczy, że ja bardziej ten sygnał otrzymuję od organizmu poprzez napięcie w mięśniach, niż wprost z taką myślą, że ja się boję, że ktoś mnie uderzy, czy ja mogę kogoś uderzyć. I często właśnie przez to, że my nie mamy kontaktu z tą historią nawet, prawda, że nie łączymy, że to mogło się aż tak silnie w nas zapisać, to trudno jest nam samodzielnie jakby rozpoznać, że to napięcie, które się we mnie pojawia, to jest właśnie to napięcie chroniące przed bólem, bo jeżeli, tak jak mówisz, ja byłam bita, to ja często musiałam się prawdopodobnie jakoś, prawda, tutaj ochronić swoje ciało fizyczne przed tym, fizycznie przed tym atakiem, co powoduje, że dokładnie te partie mięśni będą mi się aktywować w sytuacji mojego poczucia zagrożenia, prawda? Wtedy, kiedy ktoś na przykład albo wyrazi swoją złość, albo że ja przewiduję w ogóle, że może ją wyrazić, bo to też jest ważne, że my przez te doświadczenia antycypujemy, przewidujemy, czyli to nie jest tak, że to musi być to zagrożenie realne. To jest tak, że ja przez skojarzenie z tymi okolicznościami związanymi z tą sytuacją jakąś z przeszłości, mi się to momentalnie tutaj uruchomi i nawet jeśli druga strona jest dla mnie bezpieczna, w sensie nie przejawia żadnych takich zachowań podobnych do naszych rodziców, to ja i tak się będę tego spodziewać, ponieważ mój organizm nauczył się odruchowo reagować, żeby zapobiec takiej sytuacji. To napięcie będzie się odtwarzać ponownie wielokrotnie, nawet w życiu dorosłym. I to jakby jest mechanizm mocno utrwalony. Ale pamięć ciała to jest niezwykle ważny wymiar w ogóle wszystkich emocji i wszystkich takich trudnych też wydarzeń z naszego życia. Poszłabym dalej, bo jak o tym mówiłaś, to uruchomił mi się kolejny narząd, który jest bardzo mocno związany ze złością, mianowicie żołądek. Ponieważ wiele osób na warsztatach, kiedy uczymy się w warunkach laboratoryjnych wyrażać złość, mówi, nawet jak o tym myślę, to skręca mi się żołądek, nie? Czyli boli mnie żołądek, albo niektórzy mówią, piecze mnie w żołądku. Nie? I to jest też informacja o tym, że my się nauczyliśmy łykać czyjąś złość. Nie przetrawiliśmy jej, tak? Ktoś ostatnio powiedział, ojciec wrzeszczał i wrzeszczał, a ja w pewnym momencie nauczyłam się od tego odcina, ale tak naprawdę wszystko, co do mnie mówił, jednakowoż do mnie trafiało. I teraz, jeżeli ja mam tak bardzo dużo niewyrażonej złości skumulowanej jej w żołądku, no właśnie, i mam ją nieprzetrawioną, to ja się boję znowu, że jeżeli ja zacznę o tym mówić, to ja się po prostu, przepraszam za dosłowność, tak wyżygam, że to nie będzie do zatrzymania. I tak się zdarza znowu, że czasami ludzie, którzy nie rozumieją tego, o czym mówisz, że pewne rzeczy są odkładane latami, wracają z różnych warsztatów, nie chcę tu po nikim jechać i postanawiają, że oni teraz wszystko powiedzą. No i to wszystko, to jest po prostu takie żyganie, że potem jest, wiele osób jest skrzywdzonych, prawda? No i sam zostaje z poczuciem winy, po co było to robić. Więc to, co my potrzebujemy zrobić, to my potrzebujemy kawałek po kawałku zobaczyć, co nam się w tej złości poodkładało, jakie tam są rzeczy, o których nam nie wolno było mówić. I jeszcze druga rzecz, o której ty powiedziałaś, że mogło być tak znowu, że kiedy jako dzieci wyrażaliśmy złość i byliśmy za to karani, to nam się to upychało w żołądku. Więc to poszukanie tego, dlaczego ja nie wyrażam złości, jest tutaj szalenie ważne. Czy ja nie wyrażam, bo nie wolno było? Czy ja nie wyrażam, bo byłam za to karana? Czy ja nie wyrażam, bo byłam za to nagradzana? Bo byłam bardzo grzeczną dziewczynką, która nigdy nie robiła kłopotów na przykład. Są też takie osoby. Czy ja nie wyrażam, bo to było po prostu fizycznie trudne. Tak, po prostu zagrożenie życia wręcz, bo to czasami też przecież ta przemoc ma bardzo, bardzo różną siłę też. Wiesz co, tak sobie chciałam o czymś innym, ale tak tą końcówkę jeszcze a propos zagrożenia życia sobie pomyślałam, może warto też to nazwać,
że sama złość w sobie, to co mówisz cały czas, nie jest naganna, ale to co pod jej wpływem robimy w sposób niekontrolowany już może podlegać tej ocenie moralnej. Pomyślałam jeszcze, żeby jasno powiedzieć sobie, bo być może ktoś opacznie nas zrozumie, że skoro mój ojciec czy moja matka stosowała wobec mnie przemoc, to ona wyrażała po prostu złość. Nie. Więc żebyśmy też to jasno rozróżniali. Nie. Przemoc jest przemocą, kategorycznie jest to coś złego, nie powinno się to wydarzyć, powiedz. To ja tylko dodam do tego, że prawdopodobnie ten rodzic nie miał innego wzorca, co go nadal nie usprawiedliwia, ale ja uważam i będę cały czas stała na straży tego, że złość jest informacją o lęku i bezradności bardzo często, czyli że rodzic, który bardzo się boi i jest bardzo bezradny, sięga po agresję, ale to jest agresja, a nie złość. To jest dokładnie to, co ty mówisz, czyli to, że oni te wszystkie rzeczy okropne robili, to dlatego, że się bardzo bali i dlatego, że sami mieli w sobie dużo bezradności, może smutku, może osamotnienia i tak dalej, bo to są też te emocje, które bardzo często są ukryte pod złością albo inaczej są takim, no uwaga, czerwonym dywanem, który jeśli nie jest zaopiekowany wcześniej, to doprowadza do tych wybuchów, czyli wybuch już jest informacją o tym, że ja się wcześniej nie spotkałam ze swoim smutkiem. Jeżeli mamy mamę, która została sama z trójką dzieci i ojciec postanowił nie mieć z nimi żadnego kontaktu i ta mama jest po prostu zmęczona i dostaje telefon ze szkoły, że są kłopoty z jej synem, to ona prawdopodobnie zareaguje bardzo źle na to dziecko, które wróci teraz ze szkoły. Ale nie dlatego, że ona wyraża złość. Ona wyraża bardzo dużo innych swoich emocji, które niestety wychodzą jej, no już w agresji. Tak, tak, tak. To, ta bezsilność jest tu bardzo ważna. Ja ją sobie jeszcze zapiszę z boku, bo przypomniało mi się to, co chciałam odnośnie jeszcze tego, co ty wcześniej powiedziałaś a propos, że wyżygam złość na kogoś, że dobrze też wspomnieć o tym, że my czasami mamy do tego stopnia schowaną złość, w ogóle się z nią nie kontaktujemy. Jakbyś zapytała kogoś, a czy ty się złościsz? Nie, ja się nie złoszczę, prawda? I rzeczywiście ta osoba może mieć takie przekonanie, ale doświadcza właśnie różnego rodzaju problemów fizjologicznych, prawda? Właśnie tak jak mówisz, w jelitach mamy problemy, chociażby zespół jelita drażliwego, tak? Czy tak jak mówisz, jakiś doświadczam w żołądku pieczeń różnych i oczywiście rozdzielamy to od faktycznej, fizycznej jakby fizycznego źródła choroby, ale warto czasami się zastanowić, jaką komponentę w tym naszym doświadczeniu fizjologicznym ma właśnie tłumienie określonych emocji. I w tym wypadku, o czym rozmawiamy, czyli tej złości, czyli żeby jeszcze ten kawałek może tutaj wybrzmiał, bo być może ktoś z nas myśli, że nie doświadcza złości, ale cały czas doświadcza różnych problemów, chociażby jelitowo-żołądkowych, prawda? I tutaj, że warto by było może sprawdzić, na ile to nie jest tylko taka kwestia fizyczna, a tak naprawdę też dużo, dużo stłumionych emocji. I wracam do tego. Poczekaj. Zatrzymajmy się na fizjologicznych, bo o to było dużo pytań. Po pierwsze, znaczy po kolejne, bo mamy żołądek i jelita, ale mamy też głowę. Zawroty głowy bardzo często i bóle głowy bardzo często są informacją o niewyrażonej złości. Kiedyś jeden z psychoterapeutów, u którego się szkoliłam, powiedział takie piękne zdanie. Jak cię ciśnie, jak masz takie ciśnienie w głowie, to zastanów się, co twoja głowa mówi o tym, co jej się teraz nie mieści. Nie? Czyli co mi się w tej chwili w głowie nie mieści, co powoduje, że mi głowa rozsadza. I ja mam przypadki wielu pacjentów, którzy kiedy nauczyli się wyrażać złość, a w ogóle ważniejsze jest to, co ty powiedziałaś teraz, mieć kontakt ze złością, to mówią, głowa mnie przestała boleć. Ja nie mam bólu głowy, nie? Albo siedzi na fotelu, wiesz, napięty tak w ciele, że za chwilę, bo to jest ważne, co też powiedziałaś o tym napięciu, nie? To jest ta taka zbroja, którą my sobie budujemy przed kolejnym doświadczeniem. Siedzi taki napięty i ja pytam, co pan czuje? On mówi, nic nie czuję. Nic, ja nie mam żadnych negatywnych emocji do moich rodziców, nie? Żadnych negatywnych emocji, nie? A ciało całe mówi, że jest bardzo dużo rzeczy niewyrażonych, czyli mamy głowę, żołądek, jelita i tutaj całą tą strukturę mięśniową. Tak jest, cały, tak, tak.
Też Aleksander Lowen zwraca na to uwagę, prawda, że ten moment, w którym nie wyraziliśmy złości, to jest zablokowanie takiego gestu chęci zabicia, prawda, z drugiej strony. Oczywiście to tak można różnie do tego podchodzić, natomiast sam fakt, że te mięśnie my hamujemy, żeby tej złości nie wyrazić, powoduje, że tutaj te okolice ramion często są też ponapinane właśnie z powodu stłumionej złości i to, co mówisz, to napięcie z tych partii ciała może iść nam również do głowy. Ale tak, zdecydowanie bardzo dobrze, że zwracasz na to uwagę, że często ludzie zamiast złością zaczynają reagować bólem głowy, prawda? I na przykład rezygnują z kontaktu, tak? No bo przecież zaczęła mnie boleć głowa, to przerwijmy tę rozmowę i tym samym jakby uniemożliwiają sobie wtedy wyrażenie tej złości, prawda? No bo w tym momencie dalej ona pozostaje stłumiona. Mhm. Mam jeszcze jeden przykład. Kiedyś na warsztatach było takie małżeństwo i jeden pan przez cały czas mówił, że on nie ma w ogóle takich emocji i on żyje tylko po to, żeby jego żona była zadowolona. I wszystkie babki z boku siedziały i mówiły, ale byłoby cudownie mieć takiego męża, nie złości się, wiesz, nie, jest tylko opiekunem i tak dalej. A zaczął wyrażać nieco złość do mnie na to, co ja mówiłam, bo cały czas mówił, to są jakieś bzdury o tych potrzebach, ludzie nie są po to, żeby zaspokajać swoje potrzeby, żyjemy tylko dla innych. I co się stało? Warsztaty trwały 6 dni. On wrócił do domu i mówi, że następnego dnia przez 4 dni, kiedy wstawał, odcinało mu nogi. Czyli wstawał i się przewracał. Jakby nie miał, w ogóle miał miękkie nogi, albo robił 2 kroki i się przewracał, nie? Czyli ciało odcięło go po prostu. Czyli to, że w ogóle nie miał kontaktu ze złością, że zaczął w ogóle się z nią kontaktować, ale bardzo strasznie protestował, jak wrócił do domu, to napięcie puściło. I on był przerażony tym, że coś się stało neurologicznie po prostu. No ja się nie dziwię, że był przerażony. Gdyby wtedy do mnie zadzwonił, to bym mu powiedziała, co się stało. Ale to chodzi o to, że to niewyrażanie złości, tutaj psychosomatyka jest, no powiedziałabym, bezwzględna, nie? Że nam to może wyjść w różnych rzeczach. Kiedyś przyszła do mnie pacjentka, która powiedziała, że wysłał ją fizjoterapeuta, bo ona nie może odwrócić głowy, że ma cały czas taki kręcz w szyi. I że on już uważa, że to nie jest na poziomie w ogóle pracy z dłońmi. No i zaczęłyśmy pracować, no i co się okazało, że ona nie mogła się odwrócić i spojrzeć w przeszłość, która była bardzo trudna. I teraz ja chcę tylko, żebyście Państwo się nie diagnozowali, jak ktoś nie może ruszyć, ma napięcie w szyi, to na pewno to jest o złości. Ale tak, złość bardzo mocno wychodzi w ciele. Ale uwaga, najbardziej w ciele wychodzi właśnie zamrożona złość, bo my o tym chcemy powiedzieć, że kiedy ja nie mam do tego dostępu, czyli nie mówię o tym, co dla mnie ważne, no to mi to po prostu wyłazi. Zdecydowanie tak, ale też dobrze, że to podkreślasz, że my nie chcemy powiedzieć, że zawsze za każdym bólem stoją emocje. Zawsze jest taka też praktyka, że najpierw wyeliminujmy te fizjologiczne, prawda, medyczne podłoże, tylko tak jak wspomniałaś, jak już tracimy wszystkie możliwe wyjaśnienia medyczne, to zaczynamy szukać, czy nie ma tam komponenty psychologicznej. I to, co powiedziałaś o tej zamrożonej złości, no właśnie, bo emocje mają to do siebie, że to jest energia w organizmie. Jedynie smutek jest taką emocją, która z tych podstawowych, która odpowiada za wycofanie, prawda, za spowolnienie. Natomiast pozostałe emocje, te podstawowe, mają taką silną komponentę energetyczną, czyli ta energia gdzieś musi zostać wyrażona. I teraz, jeżeli my ją nauczyliśmy się tłumić, czyli jej nie wyrażaliśmy na zewnątrz, to siłą rzeczy ta cała siła tej energii idzie w ciało, prawda? I stąd się dzieje to zamrożenie, że my po prostu skumulowaliśmy to zamiast na zewnątrz, to w ciele. I oczywiście to nie znaczy, tak jak wcześniej też wspomniałaś, że wrócę, na przykład teraz ktoś skończy nagranie, pójdzie do swojego męża albo żony i powie, słuchaj, te dwie pani kazały mi złość wyrażać, to ja teraz do ciebie. Teraz o tym opowiemy. Natomiast bardziej chodzi, żeby sobie zdawać sprawę, że emocja, a zwłaszcza złość jest najbardziej energetyczną emocją. Tam jakby najwyżej i najszybciej rośnie nam energia w organizmie, co widać
też przez chociażby kolor czerwony, prawda, na twarzy, mamy to napięcie w kończynach, czyli tej gotowości do walki, więc jakby ta energia jest tak silna i duża, że ona no, musi gdzieś znaleźć swoją lokalizację. Jeśli nie na zewnątrz, no to będzie nam się blokować w ciele. I stąd to zamrażanie, nie? Mamy trzeci ważny temat, który chcemy dzisiaj poruszyć, o tym, czy wyrażać złość, czy wybaczyć, odpuścić, wypuścić. O tym, jak wyrażać, powiemy w innym filmiku, bo to gruby temat i podamy kilka przykładów. Natomiast chciałabym się zatrzymać na tym, co powiedziałaś pod tytułem pójdę teraz do męża i wyrażę mu złość. Pójdę teraz do szefa i wyrażę mu złość. To pierwsza i podstawowa rzecz. Jeżeli ja teraz pójdę do kogoś i wyrażę, to ja już nie wyrażę złości. Bo złość, ona jest emocją na tu i teraz. Jeżeli ja bym chciała teraz powiedzieć mojemu rodzicowi o tym, co ja noszę w sobie w związku z tym, co on mi robił, to prawdopodobnie ja bym mu powiedziała o smutku, kiedy mnie opuszczał, o lęku, kiedy mnie bił, o poczuciu opuszczenia, kiedy mnie zamykał w pustym pokoju. To wcale nie jest złość. To, co my teraz czujemy w związku z tym, co się wtedy wydarzyło, to prawdopodobnie są zupełnie inne emocje. Ale może być tak, że ja się nakręcę różnymi myślami pod tytułem: mój rodzic był psychopatą, mój rodzic był bandytą, oni byli okropni. O, jak to mówię, to już mi się kręci w żołądku i ja wtedy nakręcę złość. Czyli pierwsze i podstawowe pytanie, czy wyrazić złość w stosunku do osób, które nas krzywdziły, to jest pytanie o to, co ja tak naprawdę chcę wyrazić. Bardzo ważna rzecz, Agnieszka. To jest, myślę, mega istotne, bo rzeczywiście mogłoby to tak umknąć uwadze, że złość jest emocją, tak jak powiedzieliśmy, podstawową, odruchową, czyli jest bodziec, jest reakcja. A kiedy ja już idę z takim zamiarem wyrażenia złości, to raczej ja chcę coś opowiedzieć o mojej minionej złości lub tak jak mówisz, o innych emocjach, które do tej złości w tamtym okresie się przyłączyły. I właśnie, dobrze jest, zanim w ogóle to zrobię, to się zastanowić, co ja tak naprawdę chcę wyrazić, czy co chcę powiedzieć, żeby nie było tej sytuacji, o której wspominasz, że jak zacznę coś mówić, a druga strona tego nie przyjmie, bo nie jest świadoma nawet często, że nas skrzywdziła, że my mamy poczucie krzywdy, tak, w jakiejś określonej sytuacji, to ona może zacząć zaprzeczać. I wtedy, jak ona zacznie zaprzeczać, to ja w naturalny sposób mogę znowu tę złość poczuć, tylko to już będzie inna złość, bo ona nie będzie dotyczyła przeszłości, tylko będzie tą złością na to, że nie jestem przyjęta z moim żalem, z moim właśnie, tak jak mówisz, lękiem, z moim smutkiem, z moimi tymi emocjami, z którymi ja przyszłam, żeby się z tą drugą stroną podzielić. Ale tu jeszcze jedną tylko bym zwróciła uwagę i wrócimy, bo pewnie jeszcze chcesz coś dodać do tego, że często ten rodzic, kiedy stosował, tak jak mówiliśmy, tą agresję wobec nas, już tu mówię też o przemocy, o biciu i tak dalej, często sam może nawet nie był świadomy, że tak jakby, prawda, nie był w kontakcie ze swoimi emocjami, że on nawet może tego nie pamiętać. Że nie mówię, no jeżeli się bije cały czas, to często jest jakąś taką już strategią pewną, tak, którą gdzieś rodzice przyjmowali od swoich poprzednich opiekunów, ale jednak może być taka sytuacja, że oni naprawdę nie będą kojarzyć tych momentów, prawda? Że to, co ja jakby mam jako poczucie krzywdy zapisane, bo taką też nadałam interpretację jakimś sytuacjom, to osoba, kiedy tego nie będzie pamiętała, no to zareaguje z kolei obronnie, prawda? I też, że warto jakby być tego świadomym, że jeśli ktoś nie przyjmuje naszych emocji czy opowieści o tych emocjach bardziej, to że to nie musi oznaczać, że on chce zaprzeczać naszej prawdzie, tylko że on po prostu może sam tego w ogóle nie mieć w swojej pamięci lub nadał temu zupełnie inne znaczenie i dlatego nie rozumie, o czym my do niego w tym momencie mówimy, nie? To jest ogromnie ważne, choć dla wielu osób bardzo smutne, bo ja bym tutaj postawiła pytanie, po co chcę z tym rodzicem porozmawiać? To jest bardzo ważne, bo wiele osób pyta, czy jest sens wyrażać, czy lepiej wybaczyć w milczeniu.
I teraz, ja nie chcę się dzisiaj zajmować tematem wybaczenia, na to są osobne filmiki, ale nazwę tylko je to jednym zdaniem. Wybaczyć oznacza najpierw uznać krzywdę. Czyli żebym ja w ogóle mogła wybaczyć, to ja muszę uznać, że oni mnie krzywdzili i to oznacza, że ja się muszę spotkać z różnymi trudnymi sytuacjami, emocjami, no i różnymi rzeczami zapisanymi w ciele. Natomiast jeżeli ja zdecyduję się pójść do rodzica i z nim porozmawiać, do czego zachęca wiele osób, i to jest okej, to ja muszę sobie właśnie powiedzieć, że ja mogę się spotkać z taką sytuacją jak ta, o której mówisz, czyli oni totalnie zaprzeczą. I uwaga, wiele osób chce wyrazić siebie, bo już nie nazywajmy to złością, i chce usłyszeć przepraszam. A wielu rodziców przepraszam nie powie. Piszemy o tym w książce Uwięzieni w słowach rodziców. Dla mnie to był jeden z najtrudniejszych rozdziałów, właśnie słowo przepraszam, bo rodzic, żeby przeprosił, musiałby uznać, że krzywdził. A wielu naszych rodziców nie ma zasobów do tego, żeby uznać, że byli katami i że byli oprawcami. Nazywam to specjalnie trudnymi słowami. I dlatego wiele osób, które, wiesz, słucha albo czyta rzeczy związanych z psychologią, mówi, że my przesadzamy, bo ładujemy wszystko w rodziców. To często to są rodzice, którzy sami nie chcą uznać tego, że coś robili niewłaściwie. I teraz, jeżeli ja chcę opowiedzieć mojemu rodzicowi o moim smutku, o mojej bezradności, o moim lęku, to może się okazać, że on nie zrozumie, ale uwaga, historia opowiedziana to historia oddana. Że ja mogę to zrobić dla siebie, nie oczekując, że usłyszę przepraszam. Że ja chcę o tym opowiedzieć, ale nie w złości, nie w wyżyganiu, tylko ja chcę opowiedzieć, jak to mi było być tym dzieckiem, któremu było tak szalenie trudno, kiedy ty krzyczałeś i kiedy się bałam. A czy ty to przyjmiesz, czy nie, no to jest twój wybór. Nie? Bo dopuszczenie i to nazwanie tych emocji pozwoli nam coś odblokować w ciele. Właśnie to jest ważne, że my jesteśmy zamrożeni, bo zamrożenie złości oznacza też zamrożenie wielu innych emocji. Tak jak Elza w bajce, jak ta bajka się nazywa? Kraina lodu? Czyli jej zabroniono się złościć. Więc jak ona nie mogła się złościć, to ona nie mogła też czuć miłości, smutku i różnych innych emocji. Złość jest energią życia, tak? Na tu i teraz mam powiedzieć, nie zgadzam się, nie chcę, nie podoba mi się i tak dalej. Natomiast historia z przeszłości prawdopodobnie niesie w sobie wiele innych emocji, które mnie teraz mogą dotykać. I ja je czasami mogę zamieniać na złość. Znowu wiele ważnych rzeczy i tak się zastanawiam, do którego się odnieść kawałka, bo wszystko było ważne. Wiesz co, bo ja wspomniałam o takiej sytuacji, kiedy rodzic nawet sobie nie zdaje sprawy. A to, o czym ty mówisz, to jest też niezwykle ważne, bo rzeczywiście był taki nurt w pewnym momencie gdzieś w takim świecie rozwojowym, że właśnie, że rodzice są za wszystko odpowiedzialni, takie trochę też przerzucanie wtedy odpowiedzialności, prawda? No jestem skrzywdzony, doświadczyłem dużo zła, to teraz no, nie będzie mi wychodzić w życiu. Czyli jakby lokowanie wtedy odpowiedzialności wyłącznie po stronie rodziców, ale nie mówię za przeszłe rzeczy, tylko też za to, co jest tu i teraz, prawda? Czyli jakby oddaję swoje sprawstwo, oddaję swoją odpowiedzialność, ale niezwykle ważne jest to, co powiedziałaś, żeby zobaczyć w tym nie tyle atak na rodziców, co właśnie też to takie pochylenie się, że oni naprawdę nie mogli nie mieć tych zasobów, że oni niekoniecznie robili to celowo, ale po prostu tego nie potrafili wtedy zrobić, a jak nie potrafili wtedy, to trudno, żeby też po latach tym bardziej mieli w sobie takie zasoby, żeby się z tym skonfrontować, tak jak mówisz, i uznać, że jest się katem. To jest też taki inny kawałek o tej naszej ciemnej stronie. Każdy z nas może mieć z tym kłopot, już pomijam złość, żeby w ogóle zaakceptować, że my mamy prawo czuć różne niefajne rzeczy, czy myśleć w sposób niefajny o kimś i temu nie zaprzeczać, nie? Bo raczej każdy z nas chce sobie dobrze myśleć i w związku z tym może też nie chcieć takich rzeczy dopuszczać, więc to jest niezwykle ważne, to, o czym powiedziałaś, że żeby też nazywać krzywdę krzywdą. Trzeba pokory.
Ileż trzeba czułości, miłości i delikatności w sobie, żeby umieć powiedzieć przepraszam, przepraszam, krzywdziłem, bo nie umiałem inaczej i nie chcę krzywdzić. To jest bardzo ważne. Albo nie zapanowałam, nie? Miałam już tyle tego w sobie, że po prostu musiałam wykrzyczeć, tak? Przepraszam, że zrobiłam to wobec ciebie, tak? Czy na ciebie przekierowałam. Ale wiesz, jeszcze taka jedna myśl mi przyszła do głowy, też wynikająca z takiej odpowiedzialności za to, co mówimy i co kto może z naszego filmu usłyszeć i wynieść, że jeżeli ktoś z was się zdecyduje na taką rozmowę z rodzicami, to ja zachęcam najpierw przepracować u ciebie to swoje poczucie krzywdy, prawda? Żeby rzeczywiście móc pójść do tego rodzica i na spokojnie o tym rozmawiać, to ja najpierw muszę sama ze sobą, prawda, o tym pogadać, się temu poprzyglądać, to przeżyć tylko w sposób bezpieczny i że tutaj może warto najpierw jednak skorzystać z pomocy u psychologa na przykład, zanim się zdecydujemy na taki ruch, żeby nie robić czegoś takiego, że teraz, prawda, to ja, skoro mnie to tak krzywdzi, to ja teraz pójdę i wszystko wyrzucę, że to też dobrze jest najpierw u siebie zrobić porządek, zanim zdecydujemy się o tym rozmawiać na zewnątrz, nie? To tak. Że to podkreślasz, to ja to jeszcze raz inaczej pokażę, ponieważ wielu dorosłych ma zamrożone emocje w ciele, a złość jest najczęściej zamrożoną emocją, tak moglibyśmy powiedzieć, nie? Idąc trochę na skróty. I teraz, jeżeli ja jestem cała zamrożona, to ja potrzebuję z cierpliwością i delikatnością kawałek po kawałku to rozmrażać i się temu przyglądać. I właśnie na tym polega proces psychoterapii. I uwaga, dlatego ten proces psychoterapii często trwa tak długo, bo jeśli coś jest tak mocno ściśnięte, to potrzebuje dosyć dużo czasu, żeby móc się rozwinąć, tak? Albo no właśnie rozmrozić. I teraz, gdybym ja poszła z zamrożoną ręką i próbowała nawet delikatnie tego rodzica dotknąć, to ja mu palnę. I teraz, bo jesteśmy w pytaniu wyrażać czy nie wyrażać, podkreślam, złość na bieżąco, tą reaktywną, dotyczącą naszych potrzeb i naszych codziennych sytuacji, tak. Natomiast to, o czym teraz rozmawiamy, z delikatnością i czułością przede wszystkim najpierw dla siebie, a potem dla tej drugiej osoby, bo też chodzi o to, nie chodzi o to, żeby im nie powiedzieć. Chodzi o to, żeby nie było teraz tak, że ja teraz będę asertywna, a tak naprawdę agresywna i ja wywalę wszystko, na co oni nie są gotowi. Bo oni też potrzebują, czy nam się to podoba, czy nie, no pewnej czułości i delikatności. I na tym polega empatia, że ja nie siądę teraz przy wigilijnym stole i nie wyjmę listu, który pisałam przez 3 tygodnie, albo włożę go pod choinkę i powiem, to taki prezent dla ciebie, żebyś teraz usłyszał, jakim byłeś dziadem przez te lata. Nie zachęcam, choć wiem, że są takie osoby, które zachęcają. Ja nie zachęcam. Najpierw lepiej ze sobą, no, naprawdę takie historie się wydarzały, i kawałek po kawałku, ale tak naprawdę przypomnę jeszcze raz o tym, co pod spodem, o tym opuszczonym dziecku, o tym pełnym lęku i bólu dziecku, o tym dziecku, które potrzebowało rodzica, który przytuli, który będzie, którego nie trzeba się bać. To jest zupełnie inna historia spotkania. Tak. Też to może być jeszcze kwestia, tak jak mówisz o opuszczeniu, że bo to nie musi być, że ktoś był agresywny wobec nas. To może być też kwestia zaniedbania, że ja potrzebowałam ciebie, potrzebowałam bliskości, potrzebowałam miłości, a jej nie otrzymywałam. To też mogą być takie emocje, które gdzieś tutaj, prawda, się pojawiły w trakcie tego procesu wychowawczego, że my nie mówimy wyłącznie o agresji, prawda, wyłącznie o doświadczaniu przemocy. Generalnie, że chciałam tylko podkreślić jeszcze, że to nie musi być taka wyraźna krzywda, tak? W sensie, że ewidentnie ktoś mnie bił, to jest jednoznacznie określone, ale te formy braków naszych, z którymi my wyszliśmy z dzieciństwa, o które mamy żal do naszych rodziców, mogą też mieć inne postacie, chociażby to, że ciebie nie było wtedy, kiedy ciebie potrzebowałam, albo nie byłeś, czy nie byłaś w taki sposób, w jaki ciebie potrzebowałam. Więc chciałam jeszcze o tych lżejszych też formach, bo to też może być poczucie krzywdy po prostu, tak? I żeby też to wszystko jakoś
tutaj zostało wyrażone. Chociaż i tak wiadomo, że w takich krótkich formach my nigdy nie jesteśmy w stanie powiedzieć, prawda, wszystkiego i objąć jakby tych wszystkich przypadków. I też wiesz co, jeszcze taka ostatnia rzecz, jeszcze, bo nie wiem, czy to wybrzmiało, ja chciałam się do tego odnieść wcześniej, ale jakoś poszłyśmy później dalej w inną stronę. Jeszcze o tej bezsilności, że czasami bezsilność jest tą drugą stroną złości, tak? Czyli że ja czuję bezsilność, a tak naprawdę ta bezsilność to jest właśnie informacja, że to normalnie powinnam w tej sytuacji poczuć złość, ale że mam ją zamrożoną, to odbieram, jakby czuję, że nie mam siły nic zrobić, że to jest tak obezwładniająca energia, ale właśnie dlatego obezwładniająca, że cała ta energia poszła w hamowanie tej właściwej złości w danej okoliczności. Czyli też żebyśmy nauczyli się dobrze czytać też takie sygnały tej bezsilności, nie? Która może też nas bardzo tutaj dużą informacji wnieść. To jest kapitalne i inspirujące, więc zatrzymam się na tym jeszcze chwilę, bo właśnie to jest ważne, że jak długo zatrzymuję w sobie energię złości, czyli nie mówię o tym, co dla mnie ważne, czego chcę i czego nie chcę, to moje ciało musi zareagować bezsilnością. A jak jestem w bezsilności, to co robię? No to idę w agresję, bo ona mi daje bardzo szybko energię i obwiniam innych. W związku z tym to ten kontakt, tak, jest szalenie ważny. Czyli podsumowując, ja zachęcam Państwa do zadania nam pytań, oczywiście potem pod tym filmem, na które bardzo chętnie opowiemy w kolejnej rozmowie. Złość jest informacją o wielu innych emocjach i o tym, że coś jest dla nas ważne. Czyli to jest bardzo ważna informacja, z którą należy się spotykać, którą należy odkodowywać i należy podejmować decyzję, co z nią robić. Jeżeli podejmiemy decyzję, że nie mówię o tym, co dla mnie ważne, kumuluję w sobie różne rzeczy, w związku z tym zamrażam życie. To mi wyjdzie w ciele, to mi wyjdzie w relacjach, to mi wyjdzie w różnych sytuacjach. Jak za dużo tego nazbieram, to albo pójdę w totalną bezsilność, tak jak mówisz, czyli wycofanie, albo będę mieć wybuch złości. Czyli będę gdzieś tam reagować agresywnie. Natomiast jeżeli mamy w sobie pokłady tej niewyrażonej złości, czyli nie wolno nam było, to dajmy sobie czas na to, żeby się z tym wszystkim spotkać, zanim zaczniemy mówić o tym, co nas tak bardzo bolało w przeszłości, najlepiej z jakimś specjalistą, i potem kawałek po kawałku decydujmy, czy chcę to wyrazić, czy to jednak zostawiam, bo chcę się zająć tym, co dzieje się tu i teraz. Dokładnie, bo też nie zawsze musimy, prawda, to gdzieś tam potem zanieść. I ja bym do tego, bo to jest już podsumowanie, dodała to, co na początku powiedziałaś, ale żeby też wybrzmiało, bo żyjemy jednak w kraju katolickim, dużo osób kojarzy, prawda, że gniew, grzech główny, prawda, mamy tutaj, ta złość nam się z tym kojarzy, że złość sama w sobie jest neutralna moralnie, natomiast to, co my z tą złością robimy, to dopiero jest czymś, co możemy oceniać, prawda? Jeżeli na przykład pod wpływem tej złości robimy krzywdę drugiemu człowiekowi. I to też ważne, żeby to, myślę, też wybrzmiało, bo było na początku, to jak podsumujemy, żeby to też wybrzmiało. Nie pozostaje nam nic innego, jak życzyć wszystkim Państwu korzystania ze swojej energii życiowej, jaką są emocje. Dziękuję, Małgosiu, bardzo. Dziękuję Ci, Agnieszko. Cudownie, jak zawsze się z Tobą rozmawiam. Dziękuję. Zatem do usłyszenia wkrótce. Do usłyszenia.